To jest rolka w moim centralce. Ja. Naprawdę ładne. 13 kilo, właśnie go zważyłem. Krótki i gruby. Mario? Poprzednia rybka była jakieś 15 minut temu. Ładny, długi, blisko metra długości. To się nazywa rolka. Ale pali. Jak to właściciel powiedział, zostawcie trochę dla innych. Nie. Michał, przepraszam. Nie mogę tego uczynić, prawda? Mateusz? Niestety. Z Amurem podjąłem walkę tym razem. Nie ma lekko, kochani, nie ma lekko. Słyszeliście, prawdopodobnie to jest największa ryba tego łowiska. Kiedy dublet to za mało, Mariusz postanowił, będzie łowił po 3 ryby na raz. Chodź, mój przyjacielu. Jak widać, po raz kolejny jadą dwie na raz. Ach, ten nasz Sławowi. Tak, więc Sławku, z dedykacją dla ciebie, ziomeczku. Dzień dobry. Witam Was z relacji z pięknej zasiadki na łowisku Wyszogóra. Jestem tutaj po raz pierwszy razem z Mariuszem, który właściwie jak cały czas od 20 godzin holuje w tym momencie rybkę. Siedzimy tu od wczoraj, od środy, od godziny 19, mniej więcej mówimy. W tym momencie jest około 15 w czwartek. W naszych podbiarakach zawitało już około 20, może troszeczkę ponad, no około 20 karpi. Już naprawdę zgubiliśmy rachubę. Część holi, część karpi mamy już nagranych, za chwilkę to zobaczycie. Na pewno nie wszystkie, no bo to byłoby nie sposób, jak sobie można szybko policzyć, jest karp średnio co godzinę. Część większych, część mniejszych, ale każdy z nich jest bardzo, bardzo waleczny. Tak więc zapraszam Was do zobaczenia tego, co nam się udało nagrać. Kilka karpi będzie tylko w postaci zdjęć przedstawionych, żeby ten film też nie trwał kilku godzin. Przed nami jeszcze blisko dwie do wyłowienia, więc jeżeli utrzymamy tą... Podejdziemy do Mariusza, bo tam fajnie walczy. Jeżeli utrzymamy gdzieś tą ilość średnich karpi na godzinę, no to naprawdę jeszcze wiele, wiele, wiele zabawy przed nami. O, a tym razem Amur. Amur czwarty już, tak? Tak, zobacz, gdzie ten zarek został, tak wyłożył. O kurczę. No. Tak więc jakieś 20 karpi, 4 amurki. No i dzieje się cały czas. Była chwila przerwy. Jesteśmy w momencie takim, kiedy się pogoda mocno zmienia. Było gorąco. Dzisiaj właściwie pół dnia pada. Jest sporo chłodniej. Teraz się lekko rozpogodziło. Ale okazuje się, że nawet na takim załamaniu pogody można połapać, jak jest na to dobry pomysł. A jest. No dobra, zobaczcie najpierw to, co się udało wyholować wczoraj. Jakieś tam chyba dwa filmiki udało się nagrać w nocy, ale z nocy bardziej fotki tych większych. Tych maluchów, słuchajcie, nawet nie robimy zdjęć, nie nagrywamy filmów, tylko po prostu wypuszczamy je z podbieraka, więc tych rybek jest kilka. I dzisiaj też już się udało fajnie połapać, nawet dublecik drugi, jeden w nocy, ale z maluszkiem, więc maluszek poszedł z podbieraka, a drugi dublecik jakieś półtorej godzinki temu, Mario Amur, u mnie karp. Fajnie, akurat był właściciel wody u nas i zrobił nam piękne zdjęcia. Zapraszam, mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo my jesteśmy zachwyceni. Ty. Drugie! Naraz! Dabelek? Na ty też. No, też. Bez którego chcesz oddać? No to już wiesz co masz. Sobie tego zostawię. No dobra, to co? On go ciągnie? To jest poczekaj. O nie, szarty. To robimy dabla? No dawaj! No to robimy dabla! Ale czuję jak tutaj skarpie tu jakiś idzie. Tu jest jakiś spadek. O. Siedzi? No siedzi. O, spad mój. Spad? O. No, spinecz.
też, ale karki są tam. I do belek. No. Ja tu przykłą wiążę, a on tu bar, jeden po drugim. Ale ty jesteś waleczny. No nie wiem. No, za szóstym razem. No i fajnie. 3 godzinki. Wędki w wodzie. Ale już na haku był. Nie? Nie. No był. Nie jest jakimś turbo ostrożnym karpiem. Nie należy do tych turbo ostrożnych. Tak. To bardzo dobrze. Oby tak miał po mamie. Oby miał tak. Dobre. Oby miał tak po mamie, dokładnie. A oto pierwsza ryba naszego wyjazdu. Zaczęliśmy dosłownie parę godzin temu, kilka właściwie, moje wędki. 2 godzinki, 3 godzinki w wodzie, więc zaczyna się dobrze. Przed nami jeszcze 3 dni łowienia. Więc myślę, że takich spotkań będzie więcej. Zaczęło się pięknie. Słuchajcie, jest kilka minut po północy. Od poprzedniej ryby minęły 2 godzinki z groszem. Kolejna z tego samego miejsca, z którego wyjechała tamta. Ta obudziła mnie, bo już spałem, przepotężną roladą, naprawdę przepotężną. Odjazd niesamowity. Kilka minut ładnej walki, fajnie mi podchodziła. I ta jest troszeczkę większa, zaraz ją zważę. Wy prawdopodobnie już teraz widzicie wagę. Jaką ta ryba miała? Ładny, długi, blisko metra długości. Piękny, z taką, mam nadzieję, że światło pozwala zobaczyć piękną łuską u góry. Bardzo, bardzo fajne rozpoczęcie zasiadki. Tak naprawdę wędkuję od 19, jest północ. 2 rybki już są. Co będzie dalej? To może być długi film. To nowe miejsce. Jak duży czy mały, nie? No tak powiem ci, że ciężko się wydaje. Już grubo ten. Była chwila przerwy w braniach. Sobie zrobiliśmy małą drzemkę, ale coś jest. Ale ten, kropi. Ale kropi. Co jakiś czas kropi. Fajna pogoda. Chciałem być na takiej zmiennej. 2 razy byliśmy w piekarniku. No. Teraz jest taka zmienna pogoda. I jak widzisz, zaraz ryby potarla i tak współpracują. No. To jest magia tego miejsca, prawda? Tak. Mimo to, że są widać świeżo po ciągu tygodnia, musiały się wytrzeć teraz tego, którym nie były. Pobijane całe. A z miłą chęcią pobierają pokarm. To jest fajne, prawda? Mimo, że odbyły te swoje akt miłości, dalej chcą jeść. Nie odpoczywać. Ciężko idzie, co? No tak ciężej, powiem ci, niż ty po prostu. Super. Siedzi. Siedzi. Zaczesz, trzymaj na chwilę, wyjdę z tego miejsca. No. Całkiem rozsądna rybka. Ty, mniejszy! Co ty dajesz? Mniejszy. 12, 400... Dyszka z grosikiem, no. A tak wstawiał, nie? 10-500 jakieś. Ale byłem pewny, że trochę będzie więcej. Ja tak samo, no. To po tym tarle widzisz.
Troszeczkę. No, ponosiły kilogramów. Ubyło mu. Fajne jest to, że to jest z nowego miejsca. Miałem jedno miejsce w nocy, które nie pracowało mi w ogóle. Było jedno małe branie, ale nic z niego nie szło wyholować. Więc dzisiaj znalazłem nowe, półtorej godziny temu. I się okazało, że ta decyzja o tej zmianie miejscówki była dobra. No, więc fajnie, ja się szybko wywożę. A ty się, Mania się chyba chowa, bo pada. Tak, ja się będę chował. Poprzednia rybka była jakieś 15 minut temu, z tego samego miejsca. Nie położysz, bo nie ma... Dupek, dobra. I dosłownie położyłem się, wymieniłem baterię, bo tam padła. O kurde. To jest to samo miejsce. To nowo wytypowane. W tej dziurce, 2,40. Piękne miejsce, co? No. Zaraz za tym języczkiem, tak jak tam właściciel coś tam mówił, postaraliśmy się połączyć fakty z rzeczywistością opowieści i... Jest. Kolejny sukces. Ale szybko jadą jak coś. No tutaj być samemu to już jest ryzyko, nie? Bo jak ci pojadą dwie naraz, a już to było. A było. A w sumie i będzie. Było też tak, że jechała tobie i mi też jednocześnie, tak? Czy też w nocy wyjęliśmy dwie rybki? Tak, tak, tak. W jednym momencie, no. Także dabelki często się tutaj trafiają, a nie daj Bóg tripelki. No. A? Trzeba będzie Melody nauczyć holować. Melody? Mhm. Nie ma lekko, prawda, panie Mati? Nie. Ja się miałem coś zjeść, ale... A ty na ile chciałeś dni tu przyjechać? Za dużo. Tu już troszeczkę, zwróćcie uwagi, kamieni podsuwałem. Tu pozbierałem je na kupkę tutaj. Tu już możemy sobie normalnie chodzić troszeczkę. I tu sobie zrobiłem taki wlot na łódkę koło swoich. Żeby tu siach ślizgiem. I tutaj podbieram. Tak sobie dopracowujemy pomału z Mateuszem miejsce, żeby było miło i wygodnie. I bezpiecznie. I bezpiecznie przede wszystkim. Nie, to nie jest tak hop, Mati. To nie, jeszcze tu trzeba trochę odparować. A zobaczcie. On już nie ma siły. Taka... Trzeba jakby chwilę odstapnął chociaż, nie? Już bo tak za dużo wystawiasz go do góry, wiesz? No. I z automatu wtedy... Jest dobrze. I szkoła cały czas. Chłopak ma twardą psychę, bo tyle info, co mu tutaj wciskam w ten łeb. To już bym dawno, kuźwa, pojechał ode mnie. Trzymasz? Pewnie, Mati, podtrzymał. Ale kurde. Koło dyszki. No. No tak zapięty był, kurde. Na słowo honoru. Poprzednio się ładnie zapinały. Ten taki był zapięty na słowo honoru. Co tu się dzieje? Tu ja to? O! Jedziemy, poczekaj. Panie Mati, przytrzymaj pan, bo tu się dzieje. No i to właśnie o tym mówiliśmy, no. Oh fuck. Więc tak jak mówiliśmy, dubelki są popularne. Moja sobie leży. Ja chyba tylko zamontuję szybko kamerę na statyw. Ja czuję, że mój jest dużo mniejszy. Ale też cieszy. A Mariusz dla odmiany z Amurem.
Z Amurem podjąłem walkę tym razem. Nie ma lekko, kochani, nie ma lekko. Właściciel się zakręcił do obok i od razu jest Armagedon na łowisku. No normalnie, zresztą ten Armagedon... Jak jechałem, to spaliście. Nie, czuwaliśmy. Ja wiedziałem, jak jechałeś, ale to była pięciominutówka odpoczynku. To jedyne pięciominutówki. Także Michał, sorry, ale robimy to. Zostawcie coś dla innych. Robimy to, sorry. Ja się mówił, tam sąsiad naprzeciwko, mówi, no chyba co chwilę ciągnął. Jedziemy co chwilę. To teraz, przed tą rybą, miałem 10 minut temu, z tego co mówię, wywiozłem, położyłem się, zmieniłem baterię w kamerze i kolejna. A ja ile tą wywiozłem z 5 minut temu? Niesamowite. Co wy tu wyprawiacie, to jest... No ale to chyba dobrze. Nie no, ja podziwiam i... No takich drugich nie ma, nie? O. Mati, ja naprawdę przepraszam, ja nie mogę tak sobie podjąć szybciej tej walki po prostu. Spoko. Jestem za miękki, kuźwa, już chyba po tej nocy. Bo się tak ręka boliać ma siły. Chodź, to jest ten moment. A, jeszcze. Hop, Amurku. Hop. I o. Czekajcie, chwilę, mogę wam chwileczkę taki filmik zrobić krótki? Jasne, jak najbardziej. Chłopaki na stanowisku numer 5 nie mają chwili odpoczynku. Kolejne ryby na macie. Lisia dostałem, widziałeś to? O ja. Nie, to już jest mega zmęczonko. Poczekaj, tu mu zasłonię to troszeczkę. Proszę. Super. Teraz bez liścia, panie Michale, poproszę. O, to chyba za te, dobra, co im tutaj robimy. Dobra. Teraz wasze. Matiś, uważaj, przeskoczę do ciebie. Na bluzkę. Jak to jakieś macie, chcecie jakieś pozy specjalne? Nie, bez kamasutry. Może tak, może lekka kamasutra. Patrzcie się. Jest cool. Nie, Mati? Jest, zarobiście. Zadowolony? Rozdziewiczony? Teraz jeszcze raz? O, to rozdziewiczony, co? Nie. Wypuszczaj, panie Mati. Ważysz czy nie? Mniejszy niż tamten, także nie, no. nie masz co ważyć nawet. To no jest... Nie. Ile, dziesiątka? Tak, dziewiątka? Tak, koło dziesiąteczki będzie, nie? Chodź. Chodź, mój przyjacielu. Łap. Proszę. Trzeci raz w rzędu ta sama wędka. Ale Mario, no? Miałeś rację, żeby to przewieźć. I tam jest ten jęzorek. One muszą tam migrować. Tak bynajmniej mi się wydawało. Ale jest to już teraz potwierdzone. Jedzie ci cały czas na ten kinontopę. No dzisiaj tylko na to. Tamta prosowała do 5 rano, a teraz tylko ta. To jest, widziałeś, ta górka znaleziona, tak? I zobacz, po jakim terenie ty teraz ją ciągniesz, jak ona tych dołów szuka, nie? No. Ona normalnie każdą dziurkę, którą teraz... Czuć jak dziurka skacze po tym wszystkim. Centralnie, no to jest właśnie dobre tutaj. Ale ta ciężko idzie. Też ciągniesz ją na 2 metrach nagle i nagle ona ma pod sobą 4 metry. No. Jak tam nura daje, nie? No. Już czujesz, że idziesz po skarbie. Bardzo fajną koszulkę masz. Tak. Bardzo
Często robię tam zakupy. Bardzo polecam też tą firmę. Fajnie się dla niej. Szybka dostawa. No. Bardzo fajnie z nimi się współpracuje tak samo. Dzisiaj zamawiasz, praktycznie jutro masz towar. No. A ostatnio nawet miałem przyjemność porozmawiać z jednym tam z obsługi klientów, bo czegoś nie mieli. No. To fatygował się zadzwonić do mnie, czy mógłby polecić coś w zamian innego. Proszę bardzo, mówię, bardzo mi miło. Tak. To mi się podobało. Obsługa i. Fatygował na siłę. No to nie jest tak, nie? Co mogę postać? Fajnie, słoneczko świeci. Przyjaciel obok. Czego chcieć więcej? Rybka na... Świeci się obok. Czego chcieć więcej? Mateusz! Jeszcze trzeba go w podbieraku. I to właśnie mamy! Piona! No i pięknie. Lecimy na kołychę. Ale chyba mniejszy niż tamte dwa. Nie? No mniejszy, ale powiem ci, tak samo mokry. No nie, na pewno będzie chyba troszeczkę mniejszy. No tak, ale zważ go sobie tam na przykładu. Bo już dawno nie widzieliśmy wagi. Tak się rozbrykaliśmy, że powiem ci strasznie, już takich nie ważymy. No, to już jest takie... Zauważyłeś, że to jest już takie troszeczkę nieładne z naszej strony, wręcz bym powiedział. Taka idzie jak na zawodach płotkowych, wiesz, fala. No. Aby sztuka, nie? No to piękna rybka, panie. Panie Matejko! Ładny. Pięknie one są, nie? Takie... How much? Jest to 8,5 kilo. Wyjdzie jakieś. Niecałe, no wychodzi 10, niecałe i pół. No, 8,5. No. I takie najczęściej są tu łowione, do 10, nie? No. Od 8 do 10. To jest Armagedon. Ach, ten nasz Sławomir. Tak, Sławku, z dedykacją dla ciebie, ziomeczku. Uj. Tak. Sławusiu, patrz. O, widzisz? Nawet mi daroba ciebie przypomina z zachowania. Nic dodać, nic ująć. O, wróciłaś się, no i ładnie. To jest zachowanie. No i dobra. Jednak znalezienie tego miejsca nowego rano to była najlepsza decyzja. Nie? Tak jest. Dobra, Robciu, na razie, bo zobacz, słyszysz to? Pierdalaj, kurwa. To jest rolka w moim centralce. Ja. W końcu zdążyłem do tej rolki. I to za na beton zakręcony, nie? Prawie. No. Nie, no jeżdżą niesamowicie. Nie widzicie tutaj godziny, więc ta rybka, którą teraz widzieliście, była jakieś 2,5-3 minuty temu. Ja w sumie dopiero ją wywiozłem wędkę. No to 5 minut temu. To tyle czekaliśmy na kolejne branie. Ten telefon ci wezmę, nie? Jasne, poprosiłbym, bo widzisz, jaka akcja. Plastik bombastik. O kurwa, nie idzie go dygnąć, nie? Widziałeś, co ta rolka robiła? Ona w ogóle już dźwięku nie wydawała, ta centralka w ogóle, ten sygnalizator. W ogóle dźwięku nie wydawał, ponieważ nie nadążał za rolką. No. No palą rolki, można powiedzieć. Fajnie, że się chyba udało to nagrać, bo jak zanim dobiegam, włączę, to już... Nie, no to ona już była z 30 metrów dalej. No. Ja... Co tu się dzieje z tymi odjazdami, to jest... Sławomir dzwonił właśnie, ja mówię, mamy rolkę kolejną, odzwonię. Tylko takie westchnięcie. Znasz Sławuś. Może to przemówi, Sławku, tobie do rozsądku. Machaj będą, ryby będą. A my tutaj troszeczkę oszukujemy, wywozimy, czasami z leniucha wyrzucimy i tak samo one pobierają. Także nie masz co się tam zastanawiać, człowieku, kimkolwiek jesteś, pakuj wędy i zapraszam tutaj, kuźle. Wyłowisz się tak, od A do Z. Duże, małe,
okrągłe, długie, kwadratowe. Jakie chcesz. Po prostu petardy. Ja mam już wypracowane dosłownie 300 niutków. Jestem ciekawy. Co to tak mi podjechało tam? No to... I ciężko idzie, kapryśnie. Nie czuję główki, że uderza, tylko czuję masę. To dobry prognostyk. To dobry prognostyk chyba jest. Bo idzie do mnie. Idzie się przywitać. Czyli tylko z drugiej strony. Witam. Wyjdę mu na czoło. Tylko nie w czaszki. Teraz zaliczysz wszystkie tutaj kurde roślinności, no bo jakby, że inaczej. A to może będzie dobry moment, żebyście zobaczyli łowisko. Po prawej stronie jest stanowisko numer 4. Część jest nasza. Tu możemy obławiać. Po drugiej stronie też dwa stanowiska. I tam się ciągnie jeszcze w lewą stronę. Tak więc we dwóch na stanowisku mamy naprawdę ogromny komfort. Widzicie 6 wędek, każda gdzie indziej. A karp Mariusza już jest tuż. Był. Ale to, że jest tuż, jeszcze nic nie znaczy. Tak, po prostu był tu tuż. Akurat sobie przepływał. I już spodoba. On tu rozdaje karty. Dosłownie, nie? No. To nie jest tak. No, wydaje ci się, że już. Nie możesz. No to jest walka z Goliatem. O, figołka zrobił w końcu jakiegoś. Pokazał nam brzuszek. I może po tym kołowrotku zakręci się mu w główce i będziemy mieli szansę. Tak! Po tym kołowrotku zakręciło mu się w główce. Zakręciło mu się w głowie. Jest mój. Gratulacje. Dzięki. Super. De facto od kolejnego dubletka nas dzieliły minuty, dosłownie. Gdybym się minimalnie pospieszył, albo bym chwilę dłużej powalczył. Albo dłużej tak, powalczył. To by było bardziej chyba do ogarnięcia. Ale ten długi taki jest, nie? Tak. Nie, że taki kwadratowy, widzisz? A dwa rane też potarle. Jak to właściciel powiedział, zostawcie trochę dla innych. Nie. Michał, przepraszam. Nie mogę tego uczynić, prawda? Mateusz? Niestety. Naciśnienie też pewnie kurde, co jakiś obłoczek to świruje. Jarząbka. 10800 z woreczkiem. Czyli dziewiąteczka tam. 9200. 9 z rosikiem, no. I to mnie cieszy, kuźwa. Piękna rybka. Niecałe 10 kilo. Jestem wykończony, nie? Jestem wykończony. Niecałe 10 kilo. A to jest dopiero połowa dnia. To jest przynajmniej druga połowa i noc. Chyba wyciągnę wędki z wody w ogóle. Rzadko, nie, bo nie idzie się zziemnąć. Rzadko to się zdarza, ale chyba w tym przypadku, żeby normalnie rano jakoś funkcjonować, bo rano lepiej się łowi, to i tak wyciągnę je. Chyba wędki z wody. Albo założę 2x20 i zobaczymy, co się wydarzy. No i jeszcze raz gratulacje. Teraz 15 minut przerwy i kolejna rybka. Maksymalnie. Coś jest. To jest trzeci czy czwarty raz z rzędu to samo miejsce, ta sama wędka.
ale teraz czuję, że jakiś maluszek. Jakby ci nawet nie ściągnął żyłki, tylko mi przyginał szczytówkę. Było jedno piknięcie i tyle. Mario? Mario? Oh, Jesus. Ty! To się nazywa rolka. Ale pali! Ale pali! A ja takiego właśnie miałem tego. Karpiczka. Prawo, z 2 kilo. Spałem coś? Spałeś, ale niedługo. Powiedziałbym z 20 minut? Ojej. Nie sukces. Pospałem. O. Nikt mi nie mówił, że pada deszczyk. No, trochę mży. Ale rola. Znowu prawie dublecik. Prawie dublecik. Właśnie Mariusz określił rybę jako jest dzik, jest koń. Tak, tak powiedziałem. Jest dzik, jest koń. Ale zaraz zobaczymy, co to będzie. No jest. To jest ładne. Ojej. Ojej. Ta moja rybka przed chwilą miała jakieś 2 kilo, więc jak widzieliście, po prostu ją wypiałem szybko w wodzie i uznałem, że ta rolka Mariusza jest istotniejsza niż mój 2-kilowy karpiszon. I to jest największa ryba Wyszogóry po raz kolejny. Żartujesz? No. To jest największa ryba tej wody. Także 10 pompek, kuźwa, na pewno będzie twoje. A jak doje 100 gram, jutro ją złapię? Może doje 100 gram i jutro możesz ją złowić. Może tak być. Przy tym, co tu się dzieje. No. Dobra, Matiś, podłóż tam, podłóż. Bo on się plącz, bije mi się stamtąd. O nie! Mówisz, to jest ten konik? Tak. 19 kilo? Tak. Naprawdę? Tak. Jak słyszeliście, prawdopodobnie to jest największa ryba tego łowiska. Którą Mariusz już tydzień temu, czy dwa tygodnie temu złapał? Dwa tygodnie. Wtedy miała... To ta sama. Miała 19,700. Ta sama ryba, tak. Zobaczymy, ile ma dzisiaj po dwóch tygodniach. Wtedy była tuż po tarle, bo z tego co sprzedaliśmy, ona już przekroczyła 21. Tak, ale tak. Cofnęła się do 19 z groszem. Dokładnie tak było. O, ależ ona jest. Wielka. No tak, to ja mogę się budzić. Panie, Mateusz. Tak, to ja mogę się budzić. Bo tak nam się to zrobiło. O stary, do cięcia. Stary, to tylko do cięcia. Ale się tam zaraz będzie rolka i będzie dopiero wesoło. To co? No dobra. To do cięcia. Tragedia. Kurde, bym powiedział, że nie ma 19, ale... No. Co by na to? Ma 19? No jest długa, nie? No jest długa. Dobra, dawaj ją, zobaczymy. Bierzemy. Mam cię znowu. Długa. Nie do wyszarpania. Po raz kolejny. O! Jaki eksponat widzisz? Pręży się? Pręży, dziękuję. Dawaj jeszcze trochę. Patrz. Oh, pięknie. A druga strona bardziej charakterystyczna, tak jak każdy ją trzyma. Patrz. Ja też parę fotek zrobię z tej strony. Ale ciężki jest. Jest długi. I to dalej ten punkt 2, najlepsza miejscówka. Bum.
płytkie. Niczym warmus bajc w punkcie G. Zestawy lokuje. Oj. Zrobię ci. Krawat. No, sucha ścierka jest. To nie jest ta ryba. To nie jest ta ryba? 13800. Nie żartuj. No, serio cię mówię. No nie żartuj, to nie ta ryba. To nie ta ryba. Ale już podobna bardzo. Bardzo podobna. Bardzo podobna, się zmyliłem, bo dosłownie zaraz porównamy ją z tamtymi zdjęciami. No. Co może też zrobisz poprzez tam sprawdzenie, porównanie w domu sobie. No. I zmontujesz tam te zdjęcie z tym i zobaczycie, że to jest praktycznie mega podobna ryba. No, tam, okay. tylko że tamta parę kilo więcej. Czyli to nie jest największe, walczymy dalej. Czyli jeszcze mogę nie robić pompek. Jeszcze możesz nie robić pompek, dosłownie, masz cień szansy. No ale tak, gratulacje. Dziękuję. Piękna się. Piękna rybka. Sławek, pozdrawiam. Sławuś, zobacz co tu się dzieje, zobacz. Jakie kapiszony lądują. Naprawdę ładne, nie? Naprawdę ładne. Coś innego niż karpie i amury. Tak, dla kontrastu coś. O proszę, taki jegomość. Ładny, bardzo ładny linek. Piękny. Przyspój się. Jegomość. O. A waleć. Jak widać, po raz kolejny jadą dwie naraz. Tym razem objął Mariusza. No, ja postanowiłem koledze kulturalnie pomóc. Dzięki, bo już bym na trąbę padł chyba. Spadł. A jednak jak wędki nie jechasz, to się ciężko poluje. No to no? Tak samo jak ja wtedy wziąłem twoją, nie? To jest, nie znasz kija i... Sztywny? Jak nie wiem. A, inaczej. Ale... Nie opłaca się... O, grubiutki, no. Nie opłaca się wywozić. Ten jeszcze przedtarłem, czyli zdecydowanie jesteśmy nawet, można powiedzieć, w tarle. No. Jeżeli ten jest niewytarty, jak widać nie jest, bo tydzień temu wszystkie tak wyglądały. O, a jeszcze przykład czeskiego karpia. Krótki i gruby. I wielki łeb. Fajny. Fajny, nie? Brzuszaty. Bo kurwa pęknie kliszka. Witam was przy drugim poranku z bardzo ładną rybką, póki co moją największą. W nocy mieliśmy ulewę, w sumie dopiero niedawno przestało padać. W trakcie ulewy ryby nie brały. O 12 w nocy miałem jedną rybkę, już wędki nie wywoziłem, potem zaczęło padać. Jedną w trakcie deszczu malutką jeszcze wyjąłem, czyli były dwie. No i ta jest trzecie. Na chwilę obecną mamy chwilę przed 6 rano. I proszę zobaczyć. Ach. Naprawdę ładny. 13 kilo, właśnie go zważyłem. 13 kilo. Piękny, pełnołuski. Więc noc zakończona trzema rybami, ale mówię, wędki po braniu były już zostawiane na brzegu, widzicie, wszystkie są tutaj, więc na większą ilość ryb nie było szans. No i dobra, dzisiaj ma niestety być dzień bardzo deszczowy, co trochę nie zwiastuje dobrych nagrań, no ale zobaczymy. Deszcz ustał i ryba się znowu ruszyła. Ta moja była 20 minut temu, no i chwilę później
chyba 10 minut temu twoja. A może i 10, nie wiem, bo ja jeszcze jedną połową mózgu śpię. Nawet tych wędek nie wywiozłem, chciałem się jeszcze na godzinkę położyć. No ale nie udało się zbyt długo poleżeć. Nie na Wyszogórze. Nie, nie. Nie, tak właśnie rozmawialiśmy, że jak wiesz jak łowić, to tutaj przyjazd na 3 doby to już jest, kurczę, strasznie ciężko po prostu, bo my mamy półtorej doby za sobą i... Chyba, że ktoś chce to pobić, to zapraszamy na 3 doby. No. Jest grubo. Nie ma możliwości wytrzymania po prostu, bo organizm po prostu jest tak wykończony po 2 dobach, że... No. Ileż można nie spać? Nie wiem, wjeżdżamy już ponad 100 z tymi rybami, można powiedzieć tak szczerze. Nie ile, na pewno nie, ale myślę w moim bicepsku i Matiego, że setkę mamy już z górki. Saka. Możecie nie wierzyć, ale my to czujemy po prostu i chyba nie zostaniemy jeszcze jednego dnia dłużej, bo zmęczenie materiału jest na tyle okropne, no, że nie wiem jak ja bym do domu wszedł do żonie i powiedział: kochanie, jestem obuwiony na maksa. Nie wiem, czy to by wyszło. Czy bym nie padł po prostu na twarz w progu i zanieś mnie do łóżka, kotku. No, tak jak Mariusz mówi, chyba dzisiaj pod koniec dnia się zawiniemy i tę ostatnią nockę sobie odpuścimy. Na masaż też trzeba jechać. No. Jezu. No nie, no po raz pierwszy mam tak, że mam 3 wędki na brzegu i się kładę i ich nie wywożę. I położyłem się z taką myślą, o, będzie chwila oddechu. Nic bardziej zmylnego. Jest, teraz będzie nasz matur. Jest, w końcu. Jak widzieliście, nie wiem ile to trwało. O, jak na karpia takiego 5 minut. No nie no, ja przecież wstałem chwilę później. Ty później wstałeś. No to będziesz miał 9. No. Ale się nastroszył bąbelek. I kocha Sweet Rainbow. Uuu, Sweet Rainbow w deszczowy dzień. Dobra. Jeden. Dobrze. Przytrzymaj go jeszcze troszeczkę. Przepraszam. Ole. Co tu się dzieje? Jedna z naszych typowych akcji, czyli branko na 2 baty. Trzeba szybko się uwijać. Na lipy. Odczepiamy pach. Nie stawiamy. I zaraz wrócimy tutaj do niego. Cyk. Wyrzucamy. Ciach, 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 ciach. Ciach. Dobra, wędę zostawiamy. Na tym spadaj, Melisot. Już, brykaj. Na łąkę. O, jest taki 5-kilowy, nie? 5-6. O, czyli... Bom. Dzień dobry, witamy o poranku. Gratulacje. Kolega właśnie wstał. Dobra. Dobra, Mati. Dobrze się spało, nie? Dobrze się spało, kurde, dobrze się spało, naprawdę. Weź tego swojego rodzynka. A ja wezmę. O! Postaram się. Postaram się wziąć tego wariata, który dał mi niesamowicie popalić. I jak widzicie, cały Amurro dalej chce wkurzać. Pięknie. Ale chcę się wkurzać, a nie chcę go inaczej brać. Proszę. O, może teraz się uda, bo się uspokoił. O, chwila. Chwilunia spokoju, mamy to. O, karpik już chce. Karpik już chce. Dawaj, 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 walcz. Nie ma lekko. No i słuchajcie, nasza genialna zasiadka dobiega końca, przynajmniej dla mnie, ja już uciekam. Mario jeszcze chwilkę powalczy.
No i co, kończymy tak naprawdę dobę wcześniej. Mieliśmy siedzieć do jutra, do soboty, ale ilość brań, ilość ryb była tak kosmicznie duża, że już fizycznie jesteśmy na skraju kończeniu. No. A trzeba jeszcze do domu dojechać. Właśnie. Więc no... Zapowiadają burzę, tak, także na sobotę to też jest decyzja, dla której dzisiaj kończymy. No nie chcemy wracać o jakichś mokrych namiotach i tak dalej. Jesteśmy obłowieni w 100%. Mati połowił ryby. Oj tak. Yes. Znaczy, słuchajcie, naprawdę gdybym chciał powiedzieć wam, ile mieliśmy brani ryb, nie jestem w stanie. Powiem tylko, że na pewno kilkadziesiąt, ale ile to jest, nie do policzenia. Nie, nie do policzenia. Pewnie nagraliśmy co piąte, no bo takie też były realia, na tyle było możliwości. Niestety tak. Deszcz padał regularnie, kamera z mikrofonami nie jest wodoodporna, więc nawet nie było czasu bez namiotu, no bo po tym pierwszym braniu zaraz było drugie i tak zaraz dalej. Zaraz drugie, tak. Jeszcze tych upór karpi też nie pozwalał nam wszystkie wyciągnąć. One się spinały w międzyczasie. Dużo było też spinek, pomimo dobrych haczyków, zwiększenia kombinacji budowania tych przypłonów. I tak potrafiły wywalczyć sobie wolność. To też jest plus tego łowiska. No ale niezliczona ilość karpi, naprawdę super, super się bawiliśmy. Też nie jest tak, że to było proste, bo tych miejsc trzeba było trochę wytypować. Tak. Ja też miałem początkowo miejsce, które nie dawało mi nic. Kolejnego dnia szukałem innego, które się okazało złotym miejscem. Złotym strzałem. Bo dało najlepsze efekty. Złota półka, można powiedzieć. Pobierały wszystko, co tam trafiało, to wszystko ginęło. No. Nieważne, czy to taki smak, czy taka kombinacja. Dokładnie. I słuchajcie, o tym chyba nie wspomniałem. Myśmy też się założyli o Big Fisha tego wyjazdu, a ten, kto tego Big Fisha nie wygra, musi zrobić 10 pompek. Także potrzymam kamerę. Tak, jak się zakładaliśmy, myślałem, kurczę, co to jest 10 pompek, ale przy tym zmęczeniu obecnym mówię, kurczę... Rozgrzałeś, rozumiem. No, trochę tak. Więc słuchajcie, dziękuję wam bardzo za to, że byliście. Film pewnie trochę trwał. My tu na pewno wrócimy, czy z Mariuszem, czy wrócimy ze Sławkiem, z Patrykiem, bo łowisko jest naprawdę godne uwagi i jeszcze skrywa wiele tajemnic. Każdy metr co innego. I co? Zapraszam was na kolejne filmy. Teraz tylko moja pokuta i uciekam. Trzymajcie się. Zwróćcie uwagę na to. Pozdrawiam. Hej. Raz. Melody, raz, pomóż, tak? Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i 11 dla Wyszogóry. Brawo! Brawo! Na razie. Yes. Challenge to challenge, no mercy.